Trenowali dwa dni i usłyszeli gwizdy. Tak Szczepaniak i Janicka zatańczyli w ćwierćfinale TASK. W tańcu z gwiazdami, coraz silniejsze emocje. Co się wydarzyło w ćwierćfinale programu? Wrócili Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Jak im poszło po dwóch dniach treningów? Szczegóły. Taniec z gwiazdami 14. edycja show. Taniec z gwiazdami to hit stacji telewizyjnej Polsat. Tej wiosny na ekranach odbiorników emitowana jest 14. Edycja popularnego formatu. Produkcja powróciła na antenę po krótkiej przerwie w nowej odsłonie. Doszło do modyfikacji w składzie jury. Task: za stołem jurorskim nie zasiadają już Andrzej Grabowski, Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny, ich miejsce zajęli tancerz i choreograf Tomasz Wygoda, aktorka Ewa Kasprzyk oraz tancerz Rafał Maserak. Gospodarzami show po raz kolejny są Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna. Obok nich zabrakło Izabeli Janachowskiej, która zdecydowała się zakończyć współpracę z produkcją. Uczestnicy najnowszej odsłony Tańca z Gwiazdami od pierwszego odcinka trzymają wysoki poziom. Ostatni odcinek, tańca z gwiazdami, nie obył się bez silnych emocji. W siódmym epizodzie programu pary miała za zadanie wykonać na tanecznym parkiecie dwie choreografie. Roxana Węgiel po raz kolejny zachwyciła Jury i otrzymała łącznie za sambę i walca wiedeńskiego 79 punktów. Równie dobrze poradziła sobie Anita Sokołowska, która z Jackiem Jeszkę zatańczyła rumbę i quickstepa. Iwona Pawlowicz po drugim występie nazwała aktorkę „zwierzakiem parkietowym”. Para zdobyła w sumie 75 punktów. Szerokim echem w sieci odbił się ponownie show Dagmary Kazmierskiej i Marcina Hakiela, którzy w pierwszej kolejności zaprezentowali choreografię do Quick Quickstepa, a ich drugim tańcem był Broadway Jazz. Jurozy w ostrych słowach skomentowali te wystąpienia. Królowa życia otrzymała w sumie 23 punkty. Decyzją telewidzów do ćwierćfinału przeszli Roxana Węgiel i Michał Kasin-Mafaszyn i Michał Danilczuk, Anita Sokołowska i Jacek Jekemaciej, Musiał i Daria Syta-Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Z programem pożegnali się Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Celebrytka zrezygnowała z udziału w show. Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka w ćwierćfinale Tańca z Gwiazdami zatańczyli rumbę po dwóch dniach. Kiedy skończyli, usłyszeli gwizdy i wiwaty zachwytu. Po tylko dwóch dniach treningów ich taniec zrobił na wszystkich wrażenie. Wygoda komplementował i nie ukrywał zachwytu. Dodał swoje także maserak, potem były komplementy, ale ostatecznie otrzymali 35 punktów. Widać zabrakło kilku dni, żeby dopracować choreografię.